Witam Państwa bardzo serdecznie w etnograficznej części naszego muzeum, gdzie oprócz życia w wiejskiej chacie prezentujemy także XIX-wieczny dwór. Ale dlaczego dwór? Ponieważ dwór był niegdyś charakterystycznym elementem polskiego krajobrazu, także ziemi myślenickiej. No dziś niestety stanowi znikomy relikt przeszłości. Dawniej dwory drewniane, modrzewiowe, z czasem zostały zastąpione dworem murowanym, z takim właśnie, jak my tu prezentujemy, kolumnowym portykiem, nakrytym takim trójkątnym daszkiem. Pozostałe, te podstawowe cechy były jednak niezmienne, czyli dwór miał być prosty, wygodny i funkcjonalny. Stanowił bowiem gniazdo, bezpieczne gniazdo dla całej wielopokoleniowej rodziny. Czyli dwór był domem szlachcica, ziemianina, ale domem niezwykłym, stanowiącym jakby inny, odrębny świat, pełen gości, rodzinnego ciepła, surowych zasad i wzorców moralnych. Był taką szkołą dobrego wychowania i patriotyzmu. I to właśnie z tych dworów, także z ziemi myślenickiej, z Osiecza, Zakliczyna, Tokarni, wyruszali do boju prawdziwi patrioci, dla których odzyskanie niepodległości było sprawą priorytetową. I w takim miejscu jak Osieczany, gdzie mieszkał Jan Dunin Brzeziński, rotmistrz Legionów Polskich, gdzie gościł właśnie legionistów, w tym generała Hallera, tam po wojnie, w czasach PRL-u, na pacjacie tego dworu zawisł portret Bolesława Bieruta. Czyli dwory, szczególnie tu w Galicji, przetrwały, można powiedzieć, zabory, przetrwały też zawieruchy wojenne, ale poniosły klęskę właśnie z reformami komunistycznej władzy. I w wyniku parcelacji i wywłaszczenia dwory, można powiedzieć, znikły jakby z naszego właśnie krajobrazu, przeszły do historii razem ze swoimi narodowymi skarbami. Dlatego my właśnie dzisiaj opowiadamy o tych dworach i chcemy przywrócić ich dobre imię. Ale wróćmy nieco jeszcze troszkę wcześniej, przyjrzyjmy się właścicielom dworu, kim oni byli. Jak już wcześniej wspomniałam, była to oczywiście szlachta, czyli ta uprzywilejowana grupa społeczna, wywodząca się oczywiście ze stanu rycerskiego. Ale szlachta była różna, mieli swoje wady, o czym też trafnie mówi powiedzenie: za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. I właśnie wtedy skłóceni, dumni, dbający o własne interesy przyczynili się do osłabienia kraju, a tym samym właśnie do rozbiorów Polski. Ale w XIX wieku przyszedł czas na opamiętanie. Szlachta nie pogodziła się z utratą niepodległości. I właśnie ten XIX-wieczny dwór w czasach zniewolenia ojczyzny, w tych czasach właśnie zwątpienia, był taką ostoją polskości, wielką skarbnicą tradycji narodowych i wielu pamiątek z przeszłości. Ale teraz chciałabym właśnie zaprosić Państwa do środka, żebyśmy poczuli tego ducha, właśnie tą atmosferę dworską, i zapraszam słowami prawdziwego gospodarza: gość w dom, Bóg w dom. W dworze bowiem obowiązywała zasada gościnności. I tak jak u nas, drzwi zawsze stały otworem i z radością witano nie tylko najbliższą rodzinę, sąsiadów, czy nawet dalsze kuzynostwo, ale nawet można powiedzieć każdego, kto z dalekiego świata przywoził ciekawe opowieści. Zapraszam do środka. Zapraszam do salonu. Oczywiście w dworze znajdowało się wiele pomieszczeń, jednak to salon był tym miejscem reprezentacyjnym, gdzie koncentrowało się życie rodzinne i towarzyskie. Salon był również jadalnią, właśnie z centralnie ustawionym i suto zastawionym stołem. I teraz właśnie spójrzmy na ten stół pięknie zdobiony w stylu Ludwika Filipa z drugiej połowy XIX wieku i wyobraźmy sobie tutaj te pełne półmiski, bowiem dwór był samowystarczalny. To, co zrodziła natura, to, co zrodziła ziemia, dała natura, znajdowało właśnie miejsce na szlacheckim stole. Po sezonie łowieckim nie brakowało także dziczyzny.
Czyli kupowano to, czego nie dało się rady wyhodować czy wyprodukować, to jest soli, przypraw korzennych, herbaty czy kawy, ale brakowało też cukru. I właśnie ta dzisiejsza, można powiedzieć, taka popularna słodycz niegdyś była towarem tak luksusowym, że aż zamykanym przez panią domu na kluczyk. Teraz rozejrzymy się tutaj dookoła, przyjrzyjmy się wnętrzu, bowiem w salonie gromadzono bardzo wiele elementów. O to chodziło, żeby tych dodatków tutaj było mnóstwo, takich jak lichtarze, obrazki, krzyże, zegary, różnego rodzaju bibeloty. Czyli w salonie również nie mogło oczywiście zabraknąć, tak jak my tutaj prezentujemy, pianina czy też fortepianu. W salonie bowiem nie chodziło o walory estetyczne, a o wartość historyczną i sentymentalną. Również piec, już poznany przez Państwa wcześniej, herbarz z herbami, nie tylko miał ogrzewać pomieszczenie, ale również był taką swoistą lekcją historii. Zwróćmy teraz uwagę na książki prezentowane tutaj na komodzie, szczególnie też na żywoty świętych, w których rozczytywano się niegdyś najbardziej. Bowiem książki właśnie odgrywały ogromną rolę w życiu szlachty, zresztą biblioteki często stanowiły jakby osobne pomieszczenia. Także w bibliotece dziecięcej nie mogło zabraknąć chociażby katechizmu polskiego dziecka Władysława Bełzy. I kto ty jesteś? Polak mały. Deklamowano już od najmłodszych lat. No podobnie zresztą jak dzisiaj, z tym, że XIX-wieczny poeta wierzył, że ziarno patriotyzmu zasiane w dzieciństwie wyda plon obfity w wieku dojrzałym. I jak wiemy, tak się właśnie stało. Jeszcze chciałam pokazać Państwu jedną książkę wyjątkową, ale do przeczytania tej książki szlachcic potrzebował lupy. Jest to bowiem miniaturowe wydanie poezji Adama Mickiewicza z 1898 roku z okazji setnej rocznicy urodzin naszego wielkiego poety. I ta miniatura o wymiarach 2 na 3 centymetry, licząca 813 stron, była, można powiedzieć, takim rodzajem biżuterii patriotycznej. Zwróćmy jeszcze uwagę już na koniec na futro niedźwiedzia, które oczywiście mieliście tutaj przypadkowo, bowiem polowania były niezwykle istotne dla szlachty. Były nie tylko przyjemnością i można powiedzieć, dawały możliwość spędzenia czasu właśnie w męskim gronie, ale przede wszystkim dawały możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami czy pochwalenia się nową, jakąś zazwyczaj kosztowną bronią. I właśnie o tą broń nam chodzi, ponieważ ta broń, której szlachta używała właśnie podczas polowań, była wykorzystywana podczas zrywów narodowych w XIX wieku, szczególnie powstania styczniowego, które oczywiście zakończyło się klęską, ale było niezwykle istotnym krokiem w drodze do odzyskania niepodległości. Dziękuję bardzo.